Przy tak silnej konkurencyjności, jaką mamy dzisiaj, plus ewentualnych ryzykach związanych z nowymi regulacjami, czy to podatkowymi, czy dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia, czy też handlu w niedzielę, klimat jest dosyć trudny i zapewne będziemy świadkami dużych zmian zachodzących na rynku w Polsce. Nie jestem pewny, że będziemy widział, jak kolejny gracz zagraniczny, który myśleli, że Polska to jest swój Eldorado, to jednak będą się wycofał. Tak jak już wiele się wycofał, kto zostaje, to się mało, pomału się wyklaruje. Już widać, kto wygrywa na rynku hipermarketów. Jest mniej więcej jasno, kto wygrywa na rynku dyskontów. Jeżeli chodzi o supermarketów, to jeszcze jest wielkie niewiadome, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że nasi franchisobiorcy i nasze sieci franchisowe będą miały dużo do powiedzenia na ten temat. Kluczowymi wyzwaniami na rynku detalicznym w Polsce jest bardzo duży rozwój dyskontów. Ostatnio Biedronka, Lidl i pozostałe sieci dyskontowe stanowią bardzo wysoki procent zarówno w sprzedaży wartościowej, jak i ilościowej. Polacy są najbardziej smart shopperami w Europie. To jest trend, który jest bardzo, bardzo też groźny dla handlu. Ponad 30% obrotu handlu w tej chwili w Polsce to jest obrót realizowany na promocjach. I klient przez to też staje się strasznie nielojalny. Więc myślę, że dążeniem wszystkich graczy na rynku w najbliższych latach będzie chęć zwiększenia tej lojalności u klienta, zaproszenia go do naszego sklepu częściej niż do innych sklepów. I to będą wysiłki każdego gracza, żeby ten klient faktycznie poczuł się bardziej przywiązany. Służyć temu będzie już chyba nie walka cenowa, bo ona burzy ten schemat. Służyć będzie temu jednak pójście w kierunku wygody, komfortu klienta i jakości. Uważam, że kluczowymi wyzwaniami, ale również szansą są zmieniające się upodobania klienta. Klienta, który dzisiaj może wybierać między różnymi formatami sklepów realnych, sklepów wirtualnych. Są to nowe zachowania, przyzwyczajenia, a również stare, jak wrażliwość cenowa, skłonność do promocji, wybieranie sklepu, który jest blisko, znacznie mniejsze przyzwyczajenie do robienia zakupów, takich rutynowych, planowanych. Jest to tu i teraz szybko. Z jednej strony e-commerce się świetnie wpisuje w ten trend, a z drugiej strony kupowanie w małych sklepach blisko domu, gdzieś po drodze. Rynek jest bardzo konkurencyjny, bardzo interesujący i między te główne wyzwania myślę, że wchodzi wymagający konsument, który jest też bardzo się interesuje ceną i z drugiej strony jakością. I to, co myślę, że jeszcze przyjdzie, tak będzie konsolidacja rynku detalicznego. The future of the retail market in 5 years, I think the three big things that we're seeing here, the growth of the discounters, the move to digital and the move to convenience, this will really accelerate in the coming years. So I think every single market will see a very high percentage of customers shopping online. I think we will see a reduction in the big, giant, out-of-town shops selling general merchandise more. This will move to online and Amazon will try to dominate in every single market. So I think they're the same trends changing the market. I think the acceleration will be the rate at which these changes are impacting every single market. Dużo się mówi o sprzedaży internetowej, o multikanałowości. No co to znaczy? Jak zyskownie operować w tym kanale? W jaki sposób inwestować w ten kanał, aby to się opłacało? W jaki sposób wybierać narzędzia technologiczne, aby wartość tworzona w tym kanale była to, czego klient oczekuje? Jest wiele sieci handlowych, które tego szukają. Jeśli chodzi o Tesco, no Tesco jest tutaj pionierem, jednym z najbardziej zaawansowanych sieci, jeśli chodzi o multichannel. I tutaj widzimy, że ten trend, który już był w innych krajach europejskich, a w Polsce coraz szybciej rośnie, jest trendem, który będzie kluczowym, jeśli chodzi o rozwój kanałów sprzedaży. Dzisiaj nie ma produktów, które można powiedzieć, a są przez 20 lat czy przez 30 lat na półce. Hortex 20 lat temu, wszyscy go mieli. Dzisiaj, żeby być na półce, zaistnieć na półce na przykład dań gotowych, trzeba być cały czas innowacyjnym, cały czas szukać rozwiązań, bo klient szuka krótkich partii, krótkich serii i innowacji. Tak jest we wszystkich branżach.
warto tu być, żeby wymienić doświadczenie, żeby podzielić się, ale też posłuchać tych, którzy mają coś do powiedzenia, a tutaj jak co roku są ci, którzy mówią ciekawie. Podstawowa sprawa networking. Myślę, że to jest najważniejsze. Jest bardzo dużo ludzi, których w jednym czasie można spotkać, zamiast umawiać się i pozałatwiać sprawę, albo przynajmniej porozmawiać. Warto tutaj być, bo inspiruje mnie to do myślenia, bo zacieśniam relacje, bo szukam rozwiązań, o których bym w codziennej pracy nie pomyślała. Szukam i znajduję. It is well worthwhile attending. I've sat in this morning on all of the presentations and I think it's, you've got really key people here making presentations. It's very good forum for understanding what's happening in the Polish market, both in terms of consumers, in terms of the retail business, and also I think very much understanding the trends and the issues in the industry here. Forum to jest jedno z największych wydarzeń w roku dla detalistów. Jest to platforma do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń. Nie tylko w ramach tych oficjalnych prezentacji, ale także podczas rozmów kuluarowych. To jest miejsce, w którym właściwie można spotkać wszystkich najistotniejszych graczy tego rynku. Zarówno po stronie detalicznej, jak też i producentów, którzy są związani z tym sektorem. Polecamy z czystym sumieniem. Jakość prelegentów, prezentacji, organizacja jest to naprawdę na najwyższym poziomie w Polsce. To jest tak zwana must be konferencja, czyli tutaj trzeba być, tutaj należy koniecznie być. It's clearly the most important event related to retail, but also, as I can see, it's not only retail, but a lot of either suppliers or other partners related to retailers are coming here. So great networking opportunity, but also a lot of good presentation, a lot of news, a lot of innovations were presented the last 2 days. Already after Gordon's presentation today, you know, we've been approached by so many various people, you know, ranging through from suppliers, supply chain experts, prospective companies to join SPA. So I think for SPA it's very important to come here, and for other people who are questioning whether to come here or not, I think that everybody should at least give it a bash once, because we do these all over the world, and as soon as you put your brand out there, you get a lot of people, a lot of interest coming and taking place. Człowiek powinien się zawsze uczyć. Jeśli jest coś, co usłyszałem, zobaczyłem, zdobyłem jakiś pomysł, jakąś wiedzę i mogę to wykorzystać, chociaż jedną rzecz przez 2 dni, to jest warto przyjść po coś takiego. Ja dzisiaj spotkałem chyba 20 osób czy 30 osób, czym w pracy musiałem poświęcić na to 20 dni, a to udało mi się zrobić w ciągu jednego dnia.